Słuchajcie, mamy genialny zachód słońca i udało mi się, mam nadzieję, że uda nam się wykorzystać te warunki, bo jest naprawdę genialnie. I dzisiaj zrobimy sobie próbę śledzenia, jeżeli chodzi o Mavica 3. Spróbujemy, jeżeli się zmieścimy, też z Mini 3 Pro. Natomiast to, co chciałem zrobić, to ustawić odpowiedni czas naświetlania. Ostatnio przyszła do mnie przesyłka i przesyłka jest dosyć konkretna, bo jak ją zacząłem rozpakowywać, to nie mogłem skończyć. A mianowicie dostałem chyba z 8 albo 10 opakowań filtrów przeróżnych. Dzisiaj przetestujemy anamorficzne, ale z nakładką ND. I czas naświetlania, jaki chciałbym osiągnąć tutaj przy śledzeniu, to jest mniej więcej 1 sekundy. Dlaczego? Bo tak się używa przy FPV, przy tych lotach na GoPro świadomych. Jeżeli będziemy filmowali w 50 klatkach, a to jest możliwe przy tym modelu, to osiągniemy regułę 180 stopni. Anamorficzne jest... plus do tego nakładka. Tak, trzeba świadomie wybierać, wyraźnie. Rozkładamy śmigła przed startem. Te nakładki są niesamowite, bo nie dość, że są anamorficzne, to jeszcze mamy wide angle i do tego jeszcze mamy ND 4-pak. Więc po prostu jest pełna elastyczność. Jeżeli mówimy o jakichś wadach, Mavica 3 to są naprawdę niewielkie. Dostęp do karty pamięci jest fatalny, bo trzeba wyciągnąć akumulator i dopiero załadować, więc pod tym względem może to być słabe. A tak poza tym, ja tutaj nie mam specjalnych zastrzeżeń, bo ten dron jest naprawdę genialny. Tu niestety za każdym razem trzeba aktualizować oprogramowanie, jeżeli używa się tylko jednej aparatury do większej ilości dronów i trzeba mieć troszkę cierpliwości. Jedziemy, to są parametry, 1/100 sekundy, active track i ze strony mojej prawej, czyli dokładnie tak jak jesteśmy. 1/100 sekundy to powinien być bardzo fajny parametr, jeżeli chodzi o śledzenie. Powiększenie jest jednokrotne, znalazłem drogę, która jest zupełnie pusta. On powinien za chwilę trochę się lepiej nawiązać do tego, co tutaj mamy, szczególnie, że mamy tutaj też przeszkody dosyć poważne. Pięknie ominął, aż mnie zmroziło na chwilę. Tak jak teraz mamy to. Fantastycznie. Mam wrażenie, że to jest bardzo dobry czas naświetlania. Genialnie to wygląda i on bardzo ładnie sobie radzi. W tej chwili wisi dosłownie metr, półtora metra nad terenem. Doskonałe ujęcia ze słońcem. Za chwilę będziemy mieli linię energetyczną, ale jest tutaj spokojnie z kilometr do dyspozycji przy tym śledzeniu. Więc sobie zawrócimy zaraz. I to nam wystarczy. Ale ta dróżka jest mega, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo i połączenie tych cech, które są potrzebne tutaj. Wjadę sobie tutaj w tą drogę boczną. Ok, teraz mamy tutaj kolejne wyzwanie i też jest ciekawe, dlatego że spróbuję prześledzić nas, ale z przodu. Front. Go. Start. I lecimy. Mamy tutaj troszkę pod górkę. Mam nadzieję, że będzie ok. Już patrzymy. Powoli się będę rozpędzał. Ma nas śledzić od frontu, na razie musi się nawiązać. Jadę spokojnie, nieduża prędkość. Na razie jesteśmy z boku. Teraz jest ok. I teraz nas przejmuje w takiej pozycji, jakbym chciał, i nawiązuje się dron do nas. Jest ok, troszeczkę wysoko to poszło. Czy gdybym gadał niżej? Nie, on nie chce się nawiązać. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o próbę numer 2. Mamy kolejną próbę, tym razem chcę śledzić od frontu. Jest od frontu śledzenie, go, nagrywamy, w tej chwili mamy parametry takie, że przysłona 2.8, ISO 200 i 1/100 sekundy, zostawiamy tak jak jest.
Teraz powolutku startuję, żeby on miał czas się nawiązać. I lecimy, tak? Zaraz będziemy widzieli, co się dzieje. Powiększenie jednokrotne. Schodzi troszeczkę w bok. Teraz my jesteśmy na trasie kolizyjnej z krzakiem czy drzewem. Powinien fajnie ominąć. Podniósł się elegancko i przyspieszył. Idzie bardzo ładnie. Za chwilę będziemy mieli podjazd. Możemy też zoom zwiększyć na dwukrotny, tak jak teraz. I muszę przyznać, że jednak ten czas naświetlania to jest podstawa, jeżeli chodzi o to, że 0,01 sekundy to jest bardzo dobry czas naświetlania do takich parametrów przy 50 klatkach na sekundę. Idę wolno, spokojnie i widzę, że to nawet gra dość ładnie. Teraz się wspinamy. Pojedziemy sobie jeszcze dalej. Jedyne niebezpieczeństwo to są linie energetyczne. Ostatnio szukaliśmy drugiego drona i właśnie w pobliżu słupów niestety wylądował. Teraz mnie zgubił, nie wiem. Poszło bardzo ładnie. Teraz zrobimy sobie zmieniaczem trójkąt. Zobaczymy, jak on się sprawuje. Poprzednio korzystałem z filtrów z Mavica Air, tych doklejanych. W tej chwili mam filtry Freewella. To jest bomba, bo mogę faktycznie w tym momencie też sobie zrobić to, co chcę dokładnie. Filtrek UV, sześciopak, NDPL i także filtry szare. Od czwórki aż po 60, a tu jest nawet ND1000. Super! Spróbujemy. To będzie 16, chociaż tutaj nawet 30, 32 zastosujemy. Tak jak mówiłem, jest bardzo jasny obiektyw tutaj. Teraz wygląda to bardzo ładnie. Connection guide. I teraz co się okazuje, że nie mogę nagrywać w 50 klatkach niestety. I też śledzić go. 25 zostaje. No to jedziemy, zobaczymy w takim razie, co tutaj się zdarzy. Trace, czyli jedziemy za autem. Mam ISO 400 dosyć wysokie, ale tutaj mamy podwójny obwód ISO i pojadę spokojnie. Zobaczymy zaraz, jak parametry ekspozycji, bo one są ustawione na manual. Jest troszeczkę niedoświetlony obraz, ale ładnie to wygląda. Dobra, teraz jest trace. On się dość ładnie nawiązuje. Też mamy tutaj przeszkodę. Zmieniają się parametry ekspozycji. Teraz mamy obraz prześwietlony. Trzeba pamiętać, słuchajcie, że my tutaj mamy filtrek ND32, a już jest słońce bardzo nisko, ale mniej więcej 0,01 chciałem utrzymać i jest utrzymana. Z powrotem spróbuję nas prześledzić z boku. Na razie mamy do dyspozycji śledzenie z tyłu. Tutaj w Mini 3 jest Pro, tylko są dwie opcje, mianowicie śledzenie właśnie z boku albo z tyłu. Parę, tylko że wtedy nie działają czujniki. To jest też ten ból, że trzeba uważać. Jednak Mavic 3 tutaj nie ma żadnych kompromisów i to jest niesamowite. Bo ja ciągle jakieś kompromisy zawsze brałem pod uwagę, a teraz nie muszę brać żadnych kompromisów, bo po prostu w Mavicu 3 on mi działa tak, jak ja chcę, nie? To jest niesamowite. Spróbujmy teraz podwójne powiększenie zrobić. No jest. I też hula. Prawda? Też hula. Z tyłu coś jedzie. Dlatego sobie tutaj spokojnie powiększymy, zejdziemy na jednokrotne powiększenie i zejdziemy sobie tu i spokojnie auto sobie tu przejedzie, a my ustawimy sobie na śledzenie boczne. Active track, tak jak ja chcę, parallel. Ok, jedziemy teraz, jest parallel, teraz. Czyli to jest półśrodek, pokazuje mi przede wszystkim dwie rzeczy, że jest śledzenie owszem, ale nie ma czujników.
i muszę być bardzo wysoko. I tak to wygląda. Ale jeżeli zwiększymy sobie na dwukrotny zoom, to wygląda bardzo fajnie. Teraz damy sobie pojedynczy. On mnie troszkę wyprzedził. Jest bardzo wysoko teraz. Tak to wygląda. I dwukrotny w ten sposób. Fajnie. Jednokrotny. Trzeba uważać, bo tutaj nie mamy czujników. Stop. Wyżej. Prosimy. Wystarczy. Słuchajcie, w skrócie podsumowując, to co jest bardzo ciekawe i co od razu mogę powiedzieć na gorąco, Mavic 3 nie ma żadnych kompromisów. Tutaj możesz używać na przykład 4K w 50 klatkach. Masz możliwość śledzenia z przodu, z tyłu, z boku, jednego lub drugiego, jak sobie ustawisz sam. I to jest mega fajna sprawa. No i też to, że praktycznie czujniki działają cały czas. Nie ma tutaj czegoś takiego, że on wymaga, żebyś był wysoko. Nie, po prostu możesz lecieć tak jak ci się podoba. I Mavic 3 naprawdę nie ma żadnych, tutaj nie ma żadnych kompromisów. Można jechać ostro. Słuchajcie, dzięki serdeczne za uwagę. Mam nadzieję, że to, co dzisiaj zobaczyliście, bardzo pomoże wam, jeżeli chodzi o wybranie optymalnych parametrów dla wykonania Active Track, 1/100 sekundy, pamiętajcie, i filtry. Przy tej okazji chciałbym też bardzo serdecznie podziękować firmie Freewell za przysłanie paru kompletów, właściwie to już mam kilkanaście kompletów filtrów z tej firmy. Genialna sprawa i dzięki serdeczne. Link do produktów znajdziecie poniżej, najbliżej nas, można kupić na Amazonie. Polecam tą markę jak najbardziej, dużo ciekawych produktów. Szerokokątne, anamorficzne, ND.pl, ale także filtry FX, które pokażę w najbliższych odcinkach, bo są też mega ciekawe. No i jak zwykle byłbym zapomniał, jeżeli zaczynasz przygodę z dronem, skorzystaj koniecznie z mojego bezpłatnego warsztatu dotyczącego tych pierwszych kroków, jak rozpocząć przygodę z dronem. Znajdziesz tam podstawowe kroki, te pierwsze, czyli wybór modelu, następnie twoja wizja i pierwsze kroki, ćwiczenia i doskonalenie umiejętności. Zapraszam bardzo serdecznie, link znajdziesz w polu komentarza pod filmem. Trzymam kciuki za twoją przygodę z dronami, bo to jest najfajniejsze hobby, jakie można mieć.